just laughing, it is just for fun. You are still just my number one. We are oh just laughing up the window song. Rimmed up, dirty down. Tutaj? Buziaczek jakiś? No, buziaczek. W szoku są. This gotta be the first time I really see how much you mean to me. This gotta be the first time I really know how much I ought to show. If I Drodzy rodzice, prosimy o błogosławieństwo. Tak, tak. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Abyście szanowali siebie i wszystkich wokół siebie. I żebyście same dobre rzeczy was spotykały, a te co złe, żeby wam wychodziły na dobre i wszystko co najlepsze dla was. Błogosławię was, drodzy rodzice, żebyście żyli w szczęściu, w zgodzie, żebyście wychowali dzieci po chrześcijańsku i żebyście się do końca życia kochali. Gratuluję was błogosławieństwa, żebyście żyli w zgodzie i w szczęściu. Wychowali mi fajne wnuki. Mogę sobie na dzieciaki na tą nową drogę, chociaż już nie całkiem drogę nową, żebyście już się szanowali, żebyście żyli w zgodzie, nie kłócili, nie bili. Tak mówię, bo tak już bywa. Żebyście mieli zawsze pokój w domu. Chodźcie, babcie, matko, babcie. Moje kochane wnuczki, żebyście się szanowali, kochali przez całe życie. Przepraszali się, no prosili, przepraszali, przebaczali sobie. No, niech was Bóg prowadzi. Błogosławię was na dobre i złe, żebyście mieli bardzo fajne życie, prowadzili jak dotychczas. Wszystko, co najlepsze dla was. A gdzie mamy? Marian. Nie, to ja. Panie moje, żyjcie w zdrowiu, w zgodzie, szczęśliwie, żeby wam się zdrowe dzieci chowały. Krótko i na temat. Najgorsze zadanie, słuchajcie. To you, and now I'll give it to you. Ooh.
changing words and lift me out of time. Where you Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w tej świątyni, w ten uroczysty, ważny dzień dla Magdaleny i Kamila, którzy dzisiaj wymienią się swoją miłością, co prawda słownie dzisiaj, ale to wszystko zaczyna się właśnie dziś. Chciałbym, żebyście wsparli ich swoją nie tylko obecnością, która jest bardzo ważna, ale również swoją modlitwą i ofiarowaniem ich Panu Bogu, aby podołali temu pięknemu powołaniu, jakim jest małżeństwo, ale zarazem powołaniu, które jest szalenie trudne dzisiaj, szczególnie w dzisiejszym świecie. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, lecz wszystko przetrzyma, miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Na spotkaniu z Panem Bogiem za każdym razem jest tak samo. To znaczy, każda msza święta wygląda zewnętrznie tak samo. Pierwsza część tej mszy świętej to jest
kiedy człowiek czyta Słowo Boże, żeby przypomnieć sobie przez Słowo, że Bóg kocha człowieka. Przez czytanie, przez Ewangelię i tak dalej. Ale jest jeszcze ta druga część Mszy Świętej, do której podążamy, kiedy słowa zostaną zamienione w czyn i kiedy Jezus jeszcze raz będzie chciał nam pokazać, że nas kocha, ale odda własne życie. Dlatego Eucharystia jest tak ważnym sakramentem. I dlatego każdy sakrament małżeństwa jest wtopiony w Eucharystię. I chciałem zacząć od tego, droga Magdaleno i drogi Kamilu, bo pierwsze, co chciałem wam życzyć, to właśnie to, żeby wasze życie małżeńskie wyglądało jak Eucharystia. To znaczy, żebyście sobie często mówili, że się kochacie. Ale ta druga część jest trudniejsza, to znaczy, żebyście również każdego dnia przez swoje życie, przez swoje czyny, przez swoje zachowanie pokazywali, że się kochacie, nawet oddając własne życie. Dlatego, kiedy Kościół nas zaprasza za tydzień na mszę świętą, to nie dlatego, że ma takie widzimisię, tylko dlatego, żeby przypomnieć każdemu z nas, na czym polega prawdziwa miłość, która również musi zgodzić się na oddanie własnego życia, jeśli jest prawdziwą miłością. I tego wam, droga Magdo i drogi Kamilu, serdecznie życzę, żebyście tak każdego dnia próbowali przeżywać swoje małżeństwo, jak ta msza święta. Droga Magdaleno i drogi Kamilu, wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości, małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia. Zatem, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Chcemy. Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Chcemy. Prośmy zatem Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie wobec Boga i Kościoła, powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Kamil, biorę ciebie, Magdaleno, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja, Magdalena, biorę sobie ciebie, Kamilu, za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy w świecie. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie nawzajem nałożyć jako znak miłości i wierności. Magdaleno, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen.
Kamilu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bardzo ładnie, myślę, że możemy im zabić brawo, żeby się poczuli lepiej. Módlmy się za tą nową rodzinę, która dzisiaj rozpoczęła swoje istnienie i za wielką rodzinę ludzkości. Ciebie prosimy. Módlmy się za nowych małżonków, Kamila i Magdalenę, aby kochając się wzajemnie, coraz bardziej kochali Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się szczególnie za ich rodziców, wychowawców, aby Pan Bóg wynagrodził ich wszelki trud. Ciebie prosimy. Módlmy się również za młodzież, aby zawsze trafnie rozpoznawała swoje powołanie w życiu. Ciebie prosimy. Baranku Boży, który gładzisz rzeki świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz rzeki świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Poznał wszystkie tajemnice świata, choćbym rozdał wszystko dla biednego brata, jednak bez miłości cóż mi to pomoże? Niczym wiedza dobroć bez miłości Bożej. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Things
things you wanna know, you're smiling. When you said what you wanna say, and you know the way you wanna play, you'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, and the wind carry on. 'Cause if there's somebody calling me on, she's the one. You wanna say, and you know the way you wanna say, yeah. You'll be so high, you'll be flying. I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. Yeah, she's the one. Jeszcze raz, 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 j
Całutki świat zdziwiony tam. Oh,
when your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way. I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever.
Żyć, skąd
zwracamy się do naszych rodziców. Więc na sam początek powitajmy tutaj na parkiecie naszych rodziców brawami. Drodzy rodzice, dziękujemy wam za wszystko, co dla nas zrobiliście przez całe nasze dotychczasowe życie. Za każdą peluchę przebraną nam, za to, że jak mieliśmy gorsze dni, to nas pocieszaliście, jak trochę się rozbestwialiśmy, to sprowadzaliście nas do pionu. I przede wszystkim jeszcze za organizację tego wesela. Dziękujemy bardzo. Znaczy za pomoc, bo nie wiem. A tak w ogóle to dziękujemy, że nas stworzyliście. Możemy tu wszyscy razem stać. Kochamy was bardzo. I oczywiście drobne prezenty od pary młodej dla rodziców. I piosenka zadedykowana specjalnie dla rodziców pary młodej. Kochani, a my wszyscy zróbmy kółeczko wokół rodziców oraz pary młodej. Noć, bye bye, bye bye. I kto
Thank you.
obiecał, że przywiezie jej drogocenny klejnot. Co to będzie? Oddajmy klejnoty! Oddajmy klejnoty i siadamy! Thank you.
zabija. Kocha drugą połówkę. Nie.